wspaniała rodzinna atmosfera, pozytywne nastawienie i bycie w pełni sobą. Właśnie taka była recepta na sukces wyjątkowego koncertu, zorganizowanego w czwartek 23 lipca w ramach 27 przystanku Olecko. Wyjątkowy, ponieważ był jednocześnie muzycznym podsumowaniem międzypokoleniowego pleneru artystycznego 2020 z okazji 460-lecia Olecka. Dobry humor i duch optymizmu nie opuszczał wszystkich uczestników dzisiejszego koncertu. Natomiast publiczność zgromadzona w amfiteatrze pod Zamcze w Olecku nagrodziła występ zespołu gromkimi brawami, a także bisem w prezencie. W jaki sposób narodził się pomysł na organizację tego międzypokoleniowego koncertu, jak wyglądały zakulisowe przygotowania do występu oraz czego można spodziewać się po zakończeniu międzypokoleniowego pleneru artystycznego 2020, opowiedziały nam panie Agnieszka Śnieżyńska z Fundacji Akademia Radosnej Twórczości oraz Anna Szafranowska, instruktorka śpiewu tradycyjnego. A więc jakie wydarzenie będzie miało miejsce w tym momencie w amfiteatrze pod Zamcze w Olecku? Za chwileczkę zobaczymy grupę wokalną w takim pokazie warsztatowym, dlatego że realizujemy teraz w Olecku projekt międzypokoleniowy plener artystyczny, który okaże się filmem. I są warsztaty śpiewacze i w trakcie warsztatów powstał pomysł, żeby część repertuaru zaprezentować podczas przystanku i to za chwilę nastąpi. A sam finał, film dopiero na sztamie w październiku. Jaki repertuar ogólnie usłyszymy? Podczas dzisiejszego koncertu zaprezentujemy ludowe pieśni a cappella, które pochodzą z tego regionu oraz z Suwalszczyzny. Warsztaty prowadzi Ania Szafranowska, której za chwilę oddam głos, z którą współpracujemy też już od lat i tak naprawdę z większością wokalistów, którzy dzisiaj zaśpiewają, dzisiaj sobie to uświadomiłam, współpracujemy od 2017 roku, czyli to już troszeczkę czasu. Jak ogólnie pracowało się z tak niesamowicie zdolną grupą? Jak ogólnie wyglądał sam proces przygotowań właśnie do tego dzisiejszego koncertu? Proces był, można powiedzieć, bardzo pracowity, intensywny. Dwa razy w tygodniu po kilka godzin spotykałyśmy się, żeby pośpiewać, ale też zanim się nauczyły pani tych pieśni, które będziemy śpiewać, to pracowałyśmy nad samym warsztatem wokalnym, nad techniką śpiewania, nad oddechem, nad emisją głosu i też nad tym, żeby panie stały się zespołem, czyli żeby pięknie zabrzmiały razem. Żeby wypracować wspólne brzmienie, trzeba bardzo długo pracować nad wspólnym brzmieniem. A tutaj chciałam pochwalić zespół, bo panie pięknie śpiewają, mają talent do śpiewania. Widać, że oprócz talentu mają też pasję. Śpiewają w różnych też zespołach. To nie jest już pierwszy projekt, w którym się właśnie udzielają, tak jak powiedziała Agnieszka. I to jest fantastyczne, że widać, że ten głos się rozwija z każdym projektem, w którym biorą udział. I tutaj tak samo pieśni, które śpiewamy, są trudne w tym sensie, że są śpiewane cappella, trzeba myśleć o tonacji, o melodii. Nie ma instrumentu, który pomoże, który naprowadzi, jeżeli się zgubi tą melodię. Głos ludzki uważany jest za najtrudniejszy instrument, bo jest to instrument. Trzeba kontrolować oddech, żeby ten głos pięknie poprowadzić. I tutaj naprawdę jestem bardzo zadowolona z tego, co wypracowałyśmy przez te tygodnie prób, bo jest i satysfakcja, pasja, i radość, i też zainteresowanie, takie skupienie w grupie. No i przede wszystkim lubimy ze sobą spędzać czas w tym śpiewie, więc śpiew łączy. Podczas przygotowań do tego niezwykłego wydarzenia szalenie ważna jest odpowiednia emisja głosu, praca nad oddechem, a także serce wkładane w interpretację tekstu, dodała Anna Szafranowska. Czy próby wokalne były procesem bardzo skomplikowanym? Nie, zawsze zaczynamy rozgrzewką, która trwała około 30 minut, tak żeby rozgrzać głos, żeby rozgrzać aparat mowy, czyli ćwiczenia artykulacyjne, oddech, który jest podstawą w tym, żeby dobrze wyśpiewać, żeby nie bolało gardło, no i rozgrzanie głosu ćwiczeniami, a później już zaczynamy pracować nad pieśnią, zapoznajemy się z tekstem, melodią i niektóre pieśni są wykonywane w dwugłosie, więc panie też uczyły się głosu wyższego, sopranu i altu. I w jaki klimat będą chciały panie wprowadzić olecką publiczność podczas dzisiejszego wydarzenia i dzisiejszego koncertu? Chcemy wprowadzić w klimat takiej melancholii, ale radosnej.
dlatego że pieśni są spokojne, takie liryczne. Mówią z jednej strony o zabawie, ale z drugiej strony też mamy pieśni, które są takie, mają jakiś morał. Każda pieśń ludowa ma jakieś przesłanie. I mimo tego, że one są tak stare, bo mają ponad 100 lat, to są wciąż aktualne, bo wciąż się zakochujemy, wciąż popełniamy te same błędy czasem, a to właśnie w tych pieśniach jest pokazane. Też pokazana jest przestroga, pokazana jest zabawa, pokazana jest miłość od młodych lat, kiedy to się gdzieś tam wykradały dziewczyny na zabawy ludowe, żeby się spotkać ze swoim ukochanym. Także to jest wszystko w tych pieśniach i to wciąż jest aktualne. Czy w najbliższej perspektywie czasowej planowane są kolejne koncerty właśnie z tym składem? Będziemy już teraz pracować, po dzisiejszym występie się skupimy na nagraniach do filmu, bo uświetniamy naszym występem. Cieszymy się bardzo, że możemy zaprezentować te pieśni podczas przystanku Olecko, a docelowo niektóre z tych pieśni posłużą w spektaklu. Znaczy właściwie to nie jest spektakl, to są kręcone sceny na wideo i powstanie z tego film. I pieśni będą towarzyszyły jako ścieżka dźwiękowa do filmu, który będzie na jesieni prezentowany, więc będziemy się już skupiać na bardziej takiej pracy technicznej, bo myślę, że to już zupełnie co innego niż śpiewanie na koncercie. Jednak należy więcej skupienia, będą nagrania w studio, będą nagrania wideo, sceny. Także bardzo ciekawa praca i zupełnie inna niż nasze próby dotychczasowe. Jakie uczucia i emocje towarzyszyły bohaterkom koncertu oraz jak porwać publiczność i spowodować pozytywne dreszcze? Sprawdźmy. No super. Jesteśmy tutaj podekscytowani i czekamy na publiczność. Mam nadzieję, że wszystko pięknie, ładnie nam dzisiaj wyjdzie. Czego może spodziewać się olecka publiczność podczas dzisiejszego koncertu? W jaki klimat pani zechcą wprowadzić olecką publiczność? No bardziej balladowo. Pieśni ludowe, ale bardzo stare pieśni ludowe. Także myślę, że będzie tak klimatycznie. Chcielibyśmy przynajmniej, żeby tak było. I czy występuje jakikolwiek stres? Trochę tak, oczywiście. Ale stres to czasami pomaga. Oczywiście. Jestem podekscytowana straszniście. Chociaż nie biorę udziału czynnego, ale wspieram super, i oklaskuję. Czy w takich momentach występuje jakikolwiek stres bądź adrenalina? O, kochany, ja sama występująca, to ja jestem nerwowa i w ogóle. To wspaniałe. Zwłaszcza widoki, które roztaczają się tutaj na jeziorze, fale, żaglówki, to się udziela na tę chwilę. No i stres też, oczywiście. Stres jest bardzo dobrym towarzyszem przed występem. Dodaje adrenaliny. No w klimat ludowy, w klimat starej pieśni. Starych piosenek. Starej pieśni pięknej, wojennej pieśni, no, gdzie żołnierz chce wojować, zanim ukochana Kasia biegnie albo Krysia i finalizuje ten cały bój. A jak panie emocje i wrażenia na chwilę przed koncertem? Co panie odczuwają w tym momencie? Radość, wesele, spotkanie z przyjaciółmi, z mieszkańcami Olecka. Bardzo się cieszymy. Czy występuje jakikolwiek stres bądź adrenalina na chwilę przed tym koncertem? Adrenalina, ale pozytywna taka, motywująca. Wszystko w porządku. Czyli żadnego stresu, żadnej adrenaliny, absolutnie. W tej chwili nie. Wszystko jest okej, a adrenalina zawsze jest. Jakie emocje i wrażenia tutaj u pani na chwilę przed tym koncertem? Czy mogą nam pani uchylić rąbka tajemnicy? Wrażenia bardzo przyjemne. Liczy się integracja nasza, nasze głosy. Staramy się śpiewać jak najlepiej, żeby to brzmiało. I kochamy śpiewać i kochamy się integrować i spotykać się w naszym kolektywie. Czy występuje u pani na chwilę przed koncertem taki lekki stresik bądź odrobina adrenaliny? No taki lekki stresik jest na pewno, tak. Ale uspokajamy się, jesteśmy pewne, że dobrze to w nam wypadnie. Zadbaliśmy o to ćwicząc. Warto dodać, że wielkim oficjalnym finałem tego projektu, oprócz oczywiście wspaniałego koncertu, będzie produkcja filmowa, której premiera nastąpi podczas tegorocznych spotkań ze sztuką Sztama w październiku. Serdecznie zapraszamy wszystkich do obejrzenia tej niezwykłej produkcji i żywego obserwowania dalszych wokalnych poczynań zespołu. Paweł Kopiczko, Oleckie Radio Internetowe, Para FM.